3, 2, 1 i co to będzie? O, czarna figurka z czarnej soli. Co to jest? Co? Ta figurka z czarnej soli. No ta figurka z czarnej soli. No to jest ten, że masz więcej szczęścia. Że możesz, masz więcej ten, żeby się z haka zerwać. Aha. Znaczy zerwać z haka i że tam jakieś lepsze rzeczy w skrzyniach możesz znaleźć, takie rzeczy, nie? Aha. A ja na początku kiedyś, jak zaczynałem dopiero grać w DBD, to wiesz, te wszystkie takie na szczęście, te worki jakieś i tak dalej, to ja myślałem, że wiesz, że masz więcej szczęścia, że ci się uda uciec, że morderca rzadziej cię goni i tak dalej, nie? Ja tak mówię, lol, jaki głupi byłem. Młody, głupi. Młody, głupi. A potem wszystko się zweryfikowało. Kamperzy, ludzie, którzy cię nie ściągają. O, dzieciak. Albo tacy... Ja nie wiem, jak to sobie, że, no, że ty na początku grałeś sam i że tobie się chciało. Naprawdę, ja to bym zwariowała. Wiesz co, no, grałem sam, bo nie miałem z kim grać, a to wiesz, jak grasz sama, no to jesteś jakby przyzwyczajona do gry samemu, no nie? A jak grasz z kimś i porównujesz granie samemu, to no tego się nie da jakby porównać, to są zupełnie w ogóle, wiesz, dwie różne gry wtedy, nie? Prawda. To prawda. Co prawda, to prawda. No, nie pogodasz. Nie pogodasz. Uwaga, co to za mapa? O, kurczę, to myślę, że to ta nowa, to bagno. Ej, ostatnio grałam i w DBD był ten weekend podwójnych punktów i kuźwa 4 razy pod rząd miałam tą mapę. Już mówię po prostu potem za 4 razy, mówię, pieprze, nie gram. Ale zauważyłeś, że zawsze jak gramy razem, czy nagrywamy, czy nie nagrywamy, to zawsze pierwszą mapą, jaka nam się losuje, to jest bagno? No nie wiem, od czego to zależy. Oczywiście idę na przykucu, nie? No ja też. Bo nie wiem, co mi wyskoczy. Mam nadzieję, że mój kot mnie oszczerzy. Idę do góry robić genę. Dobra. Kogoś tu słyszę. O! Jestem tutaj z całą resztą. Wszyscy chodzą na przykucu. Schowam się za beczkami. Dobra. Ale jesteś strasznie cicho. Aż za bardzo. Nie ma ruiny. Boję się. Ja pierniczę wysadziła, lol. No och, ty nie zdaro! Już macie pozamiatane. No, zaraz tutaj wszystkich, całą trójkę nas dojedzie. Ej, to chyba nie jest świnia, bo nie widzę tych maszynek nigdzie. Może być pedo. Ty no, co oni robią z tym genem? Ty no, wysadzają przy każdym skillczeku chyba. O, ptaki odleciały z tego. No, słyszałam. Ej, zrobiliśmy. Ej, może morderca jest zbagowany znowu? Ty, może. Może to jest znowu ta sama tata? To Freddy, to Freddy, to Freddy. Żyje jednak. Śpię! O nie! Uciekaj! Uciekaj, szalona Chinko! Nie trafił mnie! Uciekaj! Uciekaj, szalona bici! O, przestał mnie gonić. Może przyjdzie do mnie, jak to robię genę. Nie, widzę go. Aż tak mnie nie zostawił. Goni mnie znowu, znalazł mnie. Szajse. Szybko, w tataraki! O kurczę, jak on to... Boże, jak on mnie dosięgnął. Na rękę, idę. Biegnij. Boże, gdzie jest jakaś paleta tu? Cios ci w ryj. Kurczę, nie weszło. Gdzie mam iść? Chyba, bo nie wiem. Trochę się zaplątałam tu. Idę, kurde, tym obrzeżami. Zwiedzam, koniec mapy. Kurde, ciągle mnie goni, no. Nie może trafić. Zaraz jak mi pewnie dojedzie, ale to nic. Kurde, no, obrócił się w ostatniej chwili i leży. Idę właśnie. Damn it.
Ej, zostawił mnie. On sobie poszedł. O, wraca, dobra. A ty już, już chciałam biec. Co on robi? Aha, dobra. Już mnie niesie. I see you. I see you. Wigluj, kobieto. Gdzie będziesz dzisiaj? Tutaj. Tutaj. Nie zniszczył generator, obok którego wiszę. Ale on tu chyba gdzieś jest, bo ja cały czas słyszę tego dziewczynki. No podejrzewam, że kampi, nie? Ej, ale to jest, wiesz co, czasami dla mnie to jest niesamowite. Nie ma to jak nabrać, wiesz, jakichś super perków i tak dalej, a i tak stać pod hakiem. No to po co ty to bierzesz tak naprawdę? Ktoś idzie na ciebie, bo ja... Tak, zdjęli mnie, uciekam. A nie do mnie. Ale skąd ty wiesz, gdzie ja biegnę? Ja tam byłam blisko. Aha, śpię, także że mnie dorwał. Okej. A, czyli nie kampił? Okej. Okay. Ło! Jakiego on ma speeda w ogóle? Jak to możliwe, że on był za mną? No wiesz, Freddy jest teraz wzmocniony po jakiejś tam aktualizacji którejś. Jak to możliwe? No ale przecież to, ten dzwonek, on teraz też po prostu, wiesz, to jest sekunda mija, a on już wyszedł z niewidzialności, no nie? Ledwo zdążysz usłyszeć dźwięk dzwonka, jak on już cię wiesza na haku. Dobra, robię gena. Dobra, uciekam, nie? No uciekaj, uciekaj. O! Spadłam na drzewo. Spadłam na drzewo, spadaj na drzewo. Co za żal. Żyle pyle. Ja sobie robię generator w trawce. Ej, Jezu, strasznie daleko widzisz, wisisz ode mnie. Przy generatorze naprzeciwko, o gosh. No dobra, jeszcze dwa geny, no. Rób to tam. No, ja mam połowę. La, la. O kurde, idzie tutaj. Ale ja go nie słyszę. Ja go słyszę. A, o, dobra, poszedł sobie, nie goni mnie. Ja byłem w połowie generatora, ale on tam przylazł. Widziałem, jak się trawa rusza. Ja nie wiem, jakim cudem on mnie jakby ominął. Ale podejrzewam, że on tu wraca. Nie, bo go nie słyszę. Tylko, że do mnie wraca pewnie. Pobiegnę za tobą. Uleczę cię. Byłeś ty? O, to chodź. A gdzie ty pobiegłaś? Na statek? Nie, no tu prosto, około statku jestem. Cześć, słyszę cię, ale cię nie widzę. O, tu stękasz, dobra. O, no tak. Macu, macu, przez ciuchy uleczę cię. Za emocje. Dobra, już. Okej, okay. Thank you, Grażynko. A na statku ktoś zrobił generator? Nie, ale właśnie tam kwiaty odlecą. Kwiaty odlecą. A te ptaki to jest chyba, wiesz co, jakiś ten skrypt, one odlatują co 15 minut. Gdzie ty jesteś? Na statku, na górze. Robię tego gena. Aha. Dobra, ja... idę do ciebie. No. Jego z góry będzie widać jak się, jak ten. Jak idzie, bo się będzie te tataraki będą się ruszały. Te trawa. Te trawa, no. Boże, czeka, Patrycja, idę. Jakie emocje. Ja po prostu zaraz oszaleję. Czekaj, a ty jesteś. Tak. Dobra, gdzie mam patrzeć, bo ja nie widzę te trawy. Ja patrzę. On kogoś tam usypia, to on będzie się z kimś gonił teraz, to spoko. Myślę, że zdążymy na luzie. Może... O, już... Ktoś już dostał. Może nawet nam się uda uciec. O, widzę jak biegnie gościu. Ale spoko, nie biegnie w naszą stronę. Mamy tu bramę chyba. O, leży. No, a spoko, on go teraz powiesi. Okej. Okay. Szybko. Lecę, kurde. Kurde, no sobie ten. A gdzie jest druga brama? Nie zwróciłem uwagi i tak się... On tutaj przyjdzie teraz na bank, bo on wisi za blisko. Jestem przy drugiej bramie. To jak dwie bramy są obok siebie? Jest bardzo bliska. Bardzo bliska, bardzo blisko. Wiesz co, zdajmy go. Naprzeciwko w sumie kolesia, tak? Naprzeciwko jego twarzy.
O-o! On tu chyba kampi, ale ściągam go na YOLO. Uciekamy. Aha, to był koleś, a ja myślałam... O ja, i myślałam, ja myślałam, że to Freddy tu przyszedł. A, widzę, dobra, biegnę do tej bramy, którą się otwiera ktoś. O, otwarta, dobra, uciekam. Boże święty, szybko. O nie, śpię, ja pierdzielę. Jezu, zasłońcie mnie, zasłońcie mnie! No, jestem. Dobra, uciekłem. O, ten jeszcze tam dogorywa. No, no, z takim kulasem dobiegł. Z kulasem? Ty, ale przecież to uciekli, nie? No. Kulas? Z kulasem, no. O rany, ale to była emocja. Kurczę, dwie krople prawie wbiłem. No proszę. Proszę bardzo. Dobra, lip. Kto stąd wyjść?